Hej, z tej strony Astera! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją mega dużą kolonię Lasius Neglesus, składającą się z około 100 królowych i 4000 robotnic. Przy okazji chciałbym Was jeszcze raz zaprosić na moją facebookową grupę o nazwie Astera Forum i na mojego Instagrama o nazwie Astera Podłoga Ety. Wracając do tematu, Lasius Neglesus jest gatunkiem inwazyjnym rozprzestrzeniającym się po świecie. Moja kolonia posiada kilka setlarów forum pciowych. Czyli najprawdopodobniej będą mieć rójkę wewnątrz gniazda w przeciągu dwóch miesięcy. Wielu z Was pewnie się zastanawia, gdzie nabyłem ową kolonię, a mianowicie znalazłem je w gnieździe ze czterystoma królowymi. Początkowo byłem niemalże pewny, iż jest to gatunek Lasius bruneus, co potem okazało się błędnym przypuszczaniem. Po kilkuset wiadomościach i dziesiątkach zdjęć, przypuszczenia padły na Lasius neglesus, co potem potwierdziło mi grono specjalistów z zakresu myrmekologii. Na arenie nie znajduje się tylko ta kupka larw. Jest ich znacznie więcej. Tak samo jak i robotnic. Ale są one rozproszone po całej arenie, a jeszcze reszta kolonii jest w pojemniku, ponieważ nie miałam czasu ich jeszcze przesiedlić. Moja kolonia dziennie jest karaczana i kilka mączników. Mają ciągły dostęp do wody i miodu. Niestety, kilka niezdarnych robotnic zawsze utopi się w miodzie. Sam nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane. Ale jak wy macie jakiś pomysł, to napiszcie rozwiązanie w sekcji komentarzy. Uwielbiam obserwować, jak robotnicy napychają swoje odwłoki, ponieważ po zjedzeniu miodu pomiędzy segmentami widać kolor żółty albo pomarańczowy. Również ciekawy jest ich sposób polowania na ofiarę, ale nie mam zamiaru im na razie dawać półżywego karaczana, dopóki nie przeniosą wszystkich larw do komór gniazdowych. Jak z jaj w niedługim czasie będą larwy albo poczwarki, to zabraknie miejsca w gnieździe. Na co jestem na szczęście przygotowany, ponieważ mam kilka zapasowych gniazd i jaren. Robotnicom przeniesienie ciężkich larw większych od samych siebie sprawia nie lada problem. Kilka królowych wciąż jest na aranie i kilka jest w pudełku, a wraz z nimi 800 robotnic. Może i tego na filmie nie widać, ale w gnieździe jest ze 100 królowych. A liczba ta, mam nadzieję, że będzie się tylko powiększać. Królowe z dnia na dzień dają nowe pakiety jaj, których już mam tysiące. Mam nadzieję, że z jaj szybko pojawią się larwy i nowe robotnica, ponieważ mam zamiar zrobić liczącą sobie kilkaset, jak nie kilka tysięcy królowych i z kilkadziesiąt tysięcy robotnic kolonia. Aby doszły do takiej liczebności, ważny jest czas i dobre odżywianie, co niewątpliwie przyczynia się do rozwoju mrówek nie tylko z tego gatunku. Po lekkim przypadkowym szturchnięciu gniazda, mrówki wpadły w panikę i robotnice zaczęły biegać jak głupie. Zaniepokojone sytuacją robotnice z gniazda bezwłocznie poinformowały robotnice wężyku o zagrożeniu. Wężyku znajduje się sporo potomstwa, jak i robotnic. Wcześniej był taki moment, że ponad 40 królowych było wężyku. Teraz pokażę Wam jeszcze to pudełko z resztą kolonii, ale nie jestem pewien, czy cokolwiek zobaczycie, ponieważ prawdopodobnie większa część robotnic wraz z królowymi się zakopała. Może by lepiej zaobrazować Wam ilość robotnic, lekkoroskopie i tą ziemię, ale przypuszczam, że większość mrówek i tak znajduje się głębiej pod ziemią. Jak już wcześniej wspominałem, mrówki te często się topią w miodzie, ale tak samo mają mrówki z gatunku niger, czyli najbardziej pospolitej mrówki na terenie Polski. Mrówki te w zaskakująco szybkim czasie zjadają swoją ofiarę, zostawiając tylko pancerzyk i twardsze części. Przy wodopoju często widuję nawet królowe, pijące we skorcie robotnic. Mam zamiar zrobić serię odcinków, na których będzie tylko time-lapse skarmienia jakiegoś gatunku np. faraonek lub carinatum albo floricola. Ostatnio zauważyłem, że mrówki przenoszą larwy do karaczana prawdopodobnie larwy same jadły ale jak? to jest moje pytanie ponieważ lasjuscy tak normalnie nie robią. Przez przypadek dałem mrówką karaczana z oteką. Przez co straciłem ze 30 młodych karaczanów. Na tym ujęciu widać, jak robotnica zmaga się ze znacznie większą od siebie samej larwą, którą odsuwa od zabitego karaczana tureckiego. Z moich obserwacji zauważyłem, że mrówki te preferują bardziej wilgotne miejsca, a larwy królewskie trzymają w bardziej suchych miejscach. Jeśli chodzi o dogrzewanie, to na pewno jest ono wskazane. Ponieważ są to jednak mrówki z Turcji, ja je będę dogrzewać kablem grzewczym 3,5 metrowym o mocy 15 W. Jak byłby ktoś zainteresowany kupnem tych mrówek, to zapraszam do napisania wiadomości prywatnej poprzez Messengera albo maila. Cena to 250 zł od królowej i 30 robotnic. Nie wiem, czy uda mi się teraz złapać ostrość, by móc Wam pokazać ile jest królowych. To, co teraz mam nadzieję, że widać, to tylko mała część wszystkich matek roju. To byłoby na tyle w tym odcinku. Przypominam, o ile film Ci się spodobał, o zostawieniu łapki w górę, a jak jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji, by nie ominął Cię żaden film. Do usłyszenia w następny piątek. Hej!